Do tej pory zasadnicza szkoła zawodowa nr 6, będąca częścią Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, mogła pochwalić się współpracą z firmą Copex Machinery Zabrze oraz z grupą Powen Wafapomp. Teraz do tego grona dołączyła firma Skanska. Ubiegaliśmy się o to od dłuższego czasu, aby firma budowlana, tak dobra jak Skanska, tak duża firma, zechciała z nami podjąć współpracę. Dotyczącą oczywiście edukacji wspólnej w powiązaniu z przemysłem w zawodach budowlanych. Będzie to wyglądało w ten sposób, że nasi uczniowie na zajęcia praktyczne wraz z nauczycielem z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego będą jeździć na budowy, które prowadzi firma Skanska. Dla firmy współpraca ze szkołą to podobnie jak w przypadku innych dużych przedsiębiorstw szansa na pozyskanie w przyszłości dobrze wyszkolonej kadry. Często w tych zawodach roboty wykańczeniowe, murarze, tynkarze, no to pracują koledzy, którzy wyuczony zawód mają zupełnie inny, natomiast gdzieś z racji swoich losów, potrzeby przebranżowili się i pracują w zawodach budowlanych, natomiast nie mają tego szkolnego przygotowania, tej wiedzy takiej teoretycznej do wykonywania tych prac. I to jest tutaj istotne, że rośnie nam przyszłe pokolenie tych rzemieślników. Na razie umowa obejmuje kilkunastu uczniów z klas o profilu murarz-tynkarz i monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie. Czego spodziewasz się po tej współpracy? Nowych rozwiązań, tego, że będę mógł popracować w zespole razem z doświadczonymi ludźmi. Mogą mnie nauczyć więcej rzeczy, nowych technik się mogę poznać nowe techniki. Praktyczna znajomość zawodu to dziś podstawa, zwłaszcza kiedy mowa o zawodach budowlanych. Budowa to nie są łatwe warunki pracy, muszą je poznać, muszą zobaczyć specyfikę, zobaczyć obieg dokumentów, zobaczyć zależność pracowników od siebie, no i oczywiście zapoznać się z nowymi technologiami, narzędziami. Czyli zobaczyć to wszystko, czego się uczą w szkole, na zajęciach praktycznych, żeby zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistych warunkach budowy. W tym roku Zabrzańskie Szkolnictwo Zawodowe czeka duży krok naprzód. Wszystko dzięki dużemu projektowi i dofinansowaniu w wysokości około 7,5 miliona złotych. Ogromne działania, które przed nami w tym roku i w latach następnych. To właśnie kursy, to staże, to u pracodawców, to certyfikowane kursy właśnie, które będą ułatwiały młodym ludziom wejście na rynek pracy. To również doposażanie naszych pracowni w szkołach, tak aby również w szkołach można było uczyć się i przygotowywać do dorosłego życia. Porozumienie pomiędzy firmą Skanska a miastem zostało podpisane na czas nieokreślony.